dla wielu osób jest najlepszym lewym obrońcą w historii piłki nożnej. Jego siłą, szybkością i atomowym uderzeniem przez lata zachwycały się całe pokolenia kibiców, które miały przyjemność podziwiać grę jednego z najbardziej oryginalnych graczy wszechczasów. W trakcie dwóch dekad zapisał wspaniałe karty w historii Realu Madryt i reprezentacji Brazylii w każdej z tych drużyn, szybko stając się postacią wręcz ikoniczną. Dał się poznać przede wszystkim jako niezrównany egzekutor rzutów wolnych, których wykonywanie opanował do perfekcji. Jego nieprawdopodobnie mocna lewa noga zostanie na zawsze zapamiętana przez wszystkich kibiców. Podobnie jak jego dokonania drużynowe. Mistrzostwo Świata, 2 triumfy w Copa America, 4 mistrzostwa Hiszpanii czy 3 wygrane Ligi Mistrzów. Ale historia Roberto Carlosa zarówno w reprezentacji Brazylii, jak i w Realu miała też ciemną stronę, o której dziś niewielu z nas pamięta. Podobnie jak o tym, jak trudna była jego droga na szczyt. Ja nazywam się Dominik Szarek, wy oglądacie kanał Futbolowe, a dziś przyjrzymy się karierze jednej z największych piłkarskich legend naszych czasów. Zachęcam was do subskrypcji kanału, włączenia powiadomień o nowych odcinkach, a jeśli nazwisko Roberto Carlosa także w was powoduje mocniejsze bicie serca, koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem, żeby zobaczyło go więcej osób. Urodził się w 1973 roku i jak wielu znanych brazylijskich piłkarzy przyszedł na świat w bardzo ubogiej rodzinie. Z tego też powodu musiał dorosnąć dużo szybciej niż większość dzieciaków w jego wieku w innych częściach świata. Już jako 12-latek musiał bowiem jednocześnie łączyć naukę ze swoją pierwszą pracą w fabryce. Żeby wyrwać się z biedy i zapewnić swojej rodzinie godne warunki, powierzył wszystkie swoje siły i nadzieje w futbolu, który w tamtym czasie był jego jedyną rozrywką. Wartości, które wyniósł z ciężkiego dzieciństwa, ukształtowały jego charakter i pozostał im wierny, nawet będąc na samym szczycie. Mimo trudnego dzieciństwa pamiętamy go jako piłkarza, z którego twarzy niemal nigdy nie schodził uśmiech. Jak sam przyznawał, sekretem jego optymizmu była świadomość, jak wielkim szczęściem obdarzył go los, dając mu szansę na globalną karierę, o której wielu z jego najbliższego otoczenia mogło tylko pomarzyć. Inną tajną bronią Roberto Carlosa, poza uśmiechem, która pozwoliła mu dojść na absolutny top, były jego niezwykle rozbudowane nogi. Obwód jego ud sięgał blisko 60 cm, co w przypadku piłkarza mierzącego zaledwie 168 cm nie jest czymś często spotykanym. A to dzięki temu siła jego strzału potrafiła nadawać piłce prędkość nawet 90 km/h. Był prawdziwym atletą, pod wieloma innymi względami, nie tylko siły, ale i szybkości czy wyskoku mógł rywalizować z wieloma innymi sportowcami. Jego olbrzymi talent nie pozostał niezauważony i w wieku 18 lat podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt z miejscowym klubem Union Saint-Juan. Niedługo później przyszło pierwsze powołanie do reprezentacji Canarinhos, mimo głosów krytyki pod adresem selekcjonera, który zdecydował się wysłać powołanie mało znanemu wówczas 18-latkowi i posadzić go obok największych legend brazylijskiej piłki. Debiut w reprezentacji zaliczył jeszcze jako piłkarz przeciętnej drużyny, ale wkrótce po transferze do wielkiego Palmeiras wypłynął na szersze wody. W trakcie dwóch sezonów zdobył z klubem 2 mistrzostwa z rzędu, co w naturalny sposób poskutkowało zainteresowaniem klubów z Europy. I tak oto 11 lat po tym, kiedy jako 12-latek rozpoczynał pracę w fabryce, jego nowym miejscem pracy stało się San Siro. Ze stadionem Giuseppe Meazzi przywitał się w najlepszy możliwy sposób, bo już w swoim pierwszym występie przeciwko Vicenzie zdobył zwycięskiego gola, trafiając z rzutu wolnego z ponad 30 metrów. Włoska przygoda nie poszła jednak po jego myśli. Roy Hodgson, który w tamtym czasie zarządzał szatnią Interu, przesunął go do przodu i ustawiał jako skrzydłowego, mimo że sam piłkarz widział siebie zawsze jako lewego obrońcę. Anglik chciał wykorzystać ofensywne walory Roberto Carlosa, ale ustawienie go bliżej linii środkowej okazało się sporym ograniczeniem, jako że nie miał już tyle miejsca, by z głębi obrony móc napędzać swoje szalone rajdy. Nerazzurri zakończyli tamten sezon dopiero na 7. miejscu, a niezadowolony ze swojej roli w zespole Brazylijczyk postanowił zmienić otoczenie. Dziś można sądzić, że odpuszczenie tego gracza przez mediolańskich działaczy mogło być jedną z najbardziej kosztownych pomyłek w historii klubu, jeśli nie futbolu.
Gdy tylko okazało się, że Roberto Carlos jest wystawiony na sprzedaż, Fabio Capello, który chwilę wcześniej został nowym trenerem Realu Madryt, wprost nie mógł uwierzyć w te informacje, ale po ich potwierdzeniu polecił włodarzom Realu udać się do Mediolanu pierwszym wolnym samolotem. Po 24 godzinach, bez medialnego szumu i za śmieszną kwotę odstępnego ledwie kilku milionów euro, Brazylijczyk był już piłkarzem królewskich, co, jak pokazała historia, okazało się absolutnym strzałem w dziesiątkę dla klubu i samego piłkarza. Gdy tylko pojawił się w Madrycie, natychmiast zawłaszczył dla siebie lewą stronę boiska, której nie oddał przez następne 11 lat. Już w pierwszych meczach pokazał olbrzymią wartość, jaką wniósł do zespołu, a kibice na Bernabeu szybko okrzyknęli go nowym idolem. Roberto Carlos okazał się jednym z kluczowych członków drużyny, która trzykrotnie wygrywała Ligę Mistrzów. Najpierw w sezonie 97-98, po ponad 30 latach oczekiwania na triumf w Pucharze Europy, następnie dwa lata później w hiszpańskim finale z Walencją i wreszcie w 2002 roku, gdy na Hampden Park w Glasgow Real ograł Bayer Leverkusen, a Roberto Carlos zaliczył asystę przy fantastycznej zwycięskiej bramce Zinedina Zidana. Paradoksalnie jeden z najbardziej ikonicznych momentów jego bogatej kariery zastał go nie w białej, a żółtej koszulce. W 1997 roku, podczas towarzyskiego turnieju przed nadchodzącym Mundialem, Brazylia mierzyła się z jego przyszłym gospodarzem Francją. W 21 minucie sędzia podyktował rzut wolny, a oczy wszystkich kibiców na stadionie zwróciły się w kierunku gracza z numerem 6. Roberto Carlos uderzył piłkę w sobie tylko znany sposób, podkręcając ją tak, jak nigdy wcześniej ani nigdy później nie uczynił tego żaden inny piłkarz. Nawet chłopiec od podawania piłek, ustawiony 10 metrów od słupka, uchylił się przed piłką zmierzającą w jego kierunku, nim ta całkowicie zmieniła tor lotu i zatrzepotała w siatce bramki strzeżonej przez bezradnego Fabiana Barteza. W reprezentacji podstawowym graczem był także w 2002 roku, gdy Brazylia sięgała po pamiętne piąte w historii złoto w Korei i Japonii, a Roberto Carlos do kolekcji swoich medali wreszcie dorzucił tytuł Mistrza Świata. Równie pomyślnie co w reprezentacji, sprawy miały się też w Madrycie, szczególnie po powrocie ze wspomnianego Mundialu w sezonie 2002-2003. W tamtym roku Real w wyścigu o tytuł walczył ze swoim imiennikiem, Realem Sociedad. W ostatniej kolejce do triumfu w La Liga królewscy potrzebowali zwycięstwa z Atletikiem Bilbao. Chwilę przed tym, jak zawodnicy zbiegli do szatni na przerwę przy stanie 1-1, Roberto Carlos znów dał pokaz swojego geniuszu, zdobywając cudowną bramkę z rzutu wolnego, która finalnie przyczyniła się do wygranej w tamtym meczu i 29 tytułu w historii klubu ze stolicy. Po tamtym golu, przybliżającym Real do mistrzostwa, na kolejne takie trafienie nie trzeba było długo czekać. W 15. kolejce nowego sezonu, już w 5. minucie hitowego starcia z Barceloną w El Clasico, znów odpalił swój pocisk, dziurawiąc siatkę Wiktora Valdesza i przyczyniając się do pierwszego od 20 lat ligowego zwycięstwa Realu na Camp Nou. Drugiego gola w tamtym meczu strzelił inny Brazylijczyk, legendarny Ronaldo, z którym Roberto Carlosa łączyło coś więcej niż obywatelstwo i wspólna szatnia. Para tworzyła doskonały duet na boisku i poza nim. Na zgrupowaniach reprezentacji dzielili razem pokój nieprzerwanie od 1993 roku. Roberto Carlos żartował nawet, że z Ronaldo spędził więcej nocy niż z własną żoną. Zresztą oprócz Ronaldo, w tamtym czasie szatnie Realu tworzył iście obłędny zestaw nazwisk, by wymienić tylko kilka jak Zidane, Beckham, Raul czy Figo. O sile, ale i ciężarze szatni składającej się z absolutnych supergwiazd futbolu przekonał się choćby trener José Antonio Camacho, który trenerem tej ekipy był przez zaledwie 10 dni. Po pojawieniu się w klubie Florentino Pereza, budowie wielkiego projektu Galacticos i ściąganiu kolejnych głośnych nazwisk, Roberto Carlos wciąż pozostawał wyborem numer 1 w talii kolejnych trenerów. A mógł nim być również dzięki temu, że w zasadzie przez całą swoją karierę, aż do przygody z tureckim Fenerbahce, nigdy nie doznał żadnej większej kontuzji. Tym sposobem przez 11 lat rozegrał dla Realu astronomiczne 527 meczów, co daje średnio 48 spotkań w sezonie, więcej nawet od klubowych rekordzistów Raula czy Casillasa.
Jego 370 występów ligowych do dziś pozostaje klubowym rekordem w liczbie meczów rozegranych w lidze przez obcokrajowca. Brazylijczyk był jednym z tych graczy, którzy potrafili sobie zjednać sympatię kibiców niezależnie od klubowych barw. Jako legenda Realu wciąż bawił i zachwycał fanów w innych częściach świata dzięki swoim występom w reprezentacji narodowej. Po raz ostatni na Mistrzostwach Świata w Niemczech w 2006 roku, gdy Brazylia odpadła w ćwierćfinale z Francją, a Roberto Carlosa obwiniono za nieupilnowanie w sytuacji bramkowej Thierry'ego Henry. Po tym turnieju ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery, poprzestając na 125 występach, co po Cafu czyni go do dziś drugim piłkarzem z największą liczbą meczów w historii Canarinhos. Bliźniaczą sytuację do tej po nieudanym turnieju w Niemczech przeżył zaledwie rok później w klubie, gdy w meczu 1/16 Ligi Mistrzów przeciwko Bayernowi jego błąd pozwolił Royowi Makajowi zdobyć najszybszą bramkę w historii rozgrywek. Gol ten przyczynił się do odpadnięcia Realu w tamtej edycji, a palce kibiców Realu, podobnie jak tych brazylijskich rok wcześniej, wytykały właśnie Roberto Carlosa. Już w marcu, nie czekając na zakończenie sezonu, przygnieciony falą krytyki ogłosił, że wygasający w czerwcu kontrakt będzie ostatnim, jaki wypełni w roli piłkarza Realu. Mimo rozczarowania w Europie, Królewscy ostatecznie zakończyli tamten sezon na pierwszym miejscu w tabeli, wyprzedzając Barcelonę lepszym bilansem meczów bezpośrednich. A Roberto Carlos raz jeszcze pokazał, że przez cały swój pobyt słusznie uznawany był za jednego z tych, którzy robili różnicę. Jego ostatni gol zdobyty w barwach Realu w doliczonym czasie gry przeciwko Recreativo Huelva na 3 kolejki przed końcem dał Los Blancos bezcenne 3 punkty, które na finiszu rozgrywek rozstrzygnęły sprawę mistrzostwa. Utalentowany, ale przy tym niezwykle pracowity i zdeterminowany, Roberto Carlos zrewolucjonizował pozycję lewego obrońcy. Zanim pojawił się on, piłkarze występujący na jego pozycji często bywali najsłabszymi ogniwami swoich drużyn. Brazylijczyk zadał kłam tej opinii, wprowadzając do swojej gry mnóstwo walorów ofensywnych, zdobywając dziesiątki bramek nie tylko ze stałych fragmentów. Te zaś przeniósł na zupełnie inny poziom, nieosiągalny dla nikogo przez kolejną dekadę. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, którego następnego piłkarza chcielibyście obejrzeć na tym kanale. A jeśli jesteście fanami Roberto Carlosa, z pewnością zainteresują Was odcinki, które znajdziecie po lewej stronie. Do zobaczenia za tydzień. Nowe odcinki w każdą niedzielę. Zapraszam.